Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc dla wszystkich miłośników moich wędkarskich przygód, wypraw, najnowszy film oto z najnowszego wypadu. Na tą chwilę, drodzy Państwo, jest 11 maj 2021, wtorek i po nocnych zmianach nakręcę dla Was jakiś materiał ze spinningiem, takie aktywne bardziej wędkowanie. Więc, drodzy Państwo, zapraszam, bo już późno, na najnowszy film, a więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec lub ewentualnie szlugi, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach, i jedziemy z tym koksem, bo już późno. Dobrze, jest pytka, więc zaczniemy od tego miejsca. Do dzisiejszego wędkowania przygotowałem jedną wędkę, czyli Savage Gill o wyrzucie od 0,5 do 7 gramów i na tę kijek delikatny podokonia. Zobaczcie, długość 2,40, jakiś precyzyjny kowrotek, czyli Shimano Stradic, wielkość 2,5 i to jest cały zestaw do mojego dzisiejszego aktywnego wędkowania, czyli lekka wędka, delikatna okoniówka, lekki precyzyjny kowrotek i tak to wygląda. Teraz założymy jakąś wahadłóweczkę i od tego miejsca zaczniemy dzisiejsze zmagania. Więc jeszcze raz, drodzy Państwo, zapraszam na najnowszy film i zobaczymy, co w tej wodzie pływa. Nie brałem dużo rzeczy, tylko picie, baterie, kamerę i oraz dwie paczki przynęt. I to wszystko. Do dzisiejszego wypadu i będziemy szczególnie łowić na obrotóweczki, a co uda się złowić, zobaczycie sami na moim filmie, jak to mniej więcej wygląda. Mamy obrotówki oraz drugie pudełko. Założymy coś i zaczniemy wędkować. Obrotóweczkę i tak, aby nam wszystko hulało. Ok, niech będzie ta. Zakładamy i wędkujemy. Tak mówię, późno jest, godzina 8:22, z tego względu, że po nocnych zmianach szkoda dnia, a życie jest za krótkie, a łowić się chce. Więc, drodzy Państwo, tak mówię, nakręcę jakiś film, bo dawno nie było spinningowania w moim wykonaniu, więc dzisiaj pora na takie aktywne łowienie i zobaczymy, co się zawiesi. Mam nadzieję, że zerowy nie będę. Może szczupaczek jakiś lub ewentualnie okoń, może jaź. Zobaczymy. Ustawimy tylko
hamulec. Tak, żeby było wszystko precyzyjnie ok. Zakładamy obrotówkę i parę razy poczeszemy w tym miejscu. Ok. No i zobaczymy, jak to mniej więcej wygląda. Obrotóweczka. Nie brałem drugiego kija pod większe przynęty z tego względu, żeby być bardziej mobilnym przy dzisiejszym wędkowaniu, więc dlatego tak to wygląda. Jak widzicie, i obskoczymy naokoło ten zbiornik, zobaczymy co i jak. Więc machaj wędą, ryby będą, drodzy Państwo, z tym, że nie na pewno, Pyzuś, nie na pewno, ale dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić, tak ja mówię, więc wędkujemy i jest pytkę. Parę razy tutaj poprzerzucamy i pójdziemy dalej. Mamy większość dnia na wędkowaniu. Chyba zaczep był. To nie było podbicie. Może być tam coś zatopione, jakiś zaczep. I zobaczymy. Więc wędkujemy dalej, dalej, dalej. I jest bajecznie. Drodzy Państwo, bajecznie! Wiecie, drodzy Państwo, przynęty, czyli obrotówki, nie są takie tanie, więc jak to się mówi, nie są to tanie rzeczy, więc teraz musimy smyknąć tam do wody za naszą przynętą. I oczywiście wyciągniemy naszą przynętę i uderzamy dalej. Znacie mnie, nie ma to tamto, nie ma, że boli. Nie ma, zmiłuj się, wchodzimy do wody odzyskać naszą przynętę.
tak czasami, drodzy Państwo, bywa. Jak to się mówi, nie są to tanie rzeczy, więc odzyskana i jest wpyte. Więc wkładamy sztany, suszymy glany, wykręcamy badejki i zasuwamy dalej ku pyzowej przygodzie. Dobrze, czeszemy tą miejscówkę. Jeszcze kilka rzutów i pójdziemy gdzie indziej. Ale tu za dużo roślinności, ale to nie przeszkadza. Więc czeszemy dalej. Więc czas na nas. Idziemy dalej. Tutaj nic nie było, tylko zimna kąpiel w moim wykonaniu. Ale tak to bywa po nocnych zmianach. Trzeba też się odświeżyć przed wędkowaniem nad wodą. Zawijam się dalej. Coś to lubię, jak za młodzieńczych lat, mobilność, jedna wędka, plecaczek i śmigamy, śmigamy, idąc dalej. Wejdziemy tu tak po miejscach, zobaczymy, drodzy Państwo, gdzie będzie wolne, bo też wędkarze na tygodniu jest, ale wędkarze emeryci, renciści oblegają te miejscówki. No ale może jakaś miejscówka będzie wolna, to poczeszemy i zobaczymy co i jak. Bajecznie, cisza, spokój, relaks. I tylko jakąś rybkę wyhaczyć, tak aby nie być na zero. I będzie bajecznie, bajecznie. Więc wejdziemy tutaj. I zobaczymy, co tutaj jest grane. Mamy pierwszą rybkę, spadła, szczupak był, może powtórzy. Był szczupak nieduży. Zobaczymy, może powtórzy. Ale ryba była. Jest, powtórzył. Zobaczcie.
nieduży pan zębaty. O, ale widzicie, rybka jest, powtórzył, poszedł. Nie mam podbieraka, nie brałem, bo dzisiaj takie bardziej mobilne wędkowanie. Ale powtórzył i sami widzieliście, że rybka jest. Teraz machamy dalej, próbując złowić jeszcze jakiegoś, może coś większego. Brodzimy. Znów chyba zaczep. Zobaczymy. Zobaczcie patyki. A gdzie patyki, tam wyniki. Spróbujemy odzyskać przynętę. Znów stara śpiewka. Odkładamy sprzęta i wchodzimy dalej do wody. Bo jak to się mówi, nie są to tanie rzeczy. Tu dużo jest zaczepów, patyków zatopionych. Zobaczymy, gdzie mam żyłkę. Patyk jest. Urwałem. Jest. Obrotóweczka. Okej. Jest bajecznie, drodzy Państwo. Bajecznie. Okej. W pytkę. Będę miał zaczepy, dlatego że zobaczcie żyłkę. Tu jest żyłka gruba. Ktoś zerwał i to jest oplątane i co ściągam, to się zaczepia. Tam pod spodem są korzenie. Chcę zobaczyć, co tam się zaplątało. Spróbujemy to wyjąć. A tu jest daleko i głęboko. Zerwałem. Zerwałem. I zobaczcie, wyjmiemy to, bo to jest nieodpowiednie. A tu jest pełno patyków. I to jest plecionka. Może się jakieś zwierzę, ryba, kaczka, łabędź zaplątać, więc musimy to wyciągnąć. Smykniemy trochę z tej strony. Jak już jestem w wodzie, to parę razy tutaj, bo woderów nie wziąłem, nie było czasu. Więc trochę pobrodzimy. Nie, no idę, drodzy Państwo, stąd za dużo tu jest zaczepów. Za dużo jest zaczepów, więc wybieram się dalej, bo tu jest patyków za dużo. Żyłek, patyków, o, następna, zobaczcie, żyłka, nie moja. Patyków od licha. Jeszcze jakiś spad tu jest, korzenie. Więc odzyskam tylko
swoją przynętę. Zobaczcie. Jeszcze czyjaś guma. Hak. Oczywiście guma cała. Stalka, hak już sparciały, ale guma to jest relaks. Predator, trójka, ale guma cała. Tylko główka po prostu z hakiem jest ułamana. Więc widzicie, jak to wygląda, dużo zaczepów, więc zawijam się dalej i zobaczymy, co dalej trafi się. Więc zostańcie ze mną i zobaczymy, co nam przyniesie jeszcze dzisiejszy wypad. Z tej strony może dostaniemy się do wody. Widzę, że jest mokro, ale buty mam do brodzenia odpowiednie, więc nieźle. Nikt nie powiedział, że wędkarstwo będzie takie na naturalnej wodzie, takie proste. Ok. Cichutko teraz to ogarniemy. Zobaczymy z tej strony. Zaczep. To jest chyba zaczep. No teraz to już bluzkę umoczyłem. To jest bardzo głęboko. Zobacz. Zatopione gałęzie. Nie, musimy to jakoś inaczej zrobić. Zmiana. Teraz obrotówki, założymy dwójeczkę pod jazia, w szczególności taki kształt,
taki kolor dobry jest na jazia, więc zmiana. I teraz na tą trochę pomachamy. Może jakiegoś jazia wyhaczymy. Kilka przerzuceń. Idziemy dalej. Ale jest pięknie, pięknie. Cisza, spokój. Ptaszki śpiewają. Żabki gruchają, a my wędkujemy. Przejdziemy, pójdziemy trochę na rzekę. Zobaczymy, co tam słychać jest, drodzy Państwo, na rzece. Przejdziemy na drugą stronę i drugą stroną zbiornika wrócimy, ale to jeszcze sporo przed nami. Proszę bardzo, grzybki rosną. Niedługo sezon grzybowy się zacznie. A teraz wędkujemy, wędkujemy. Tu wejdziemy tędy. Kwiatuszki. I tu kilka razy rzucimy. Tak, aby dobrze sobie stanąć. Kilka razy tu przeczeszemy. Mam nadzieję, że tu zaczepów nie będzie. I trzeba uważać na gałęzie. Przerzuciłem chyba przez krzaki. No widzicie, takie jest wędkowanie. Musimy jakoś to odzyskać. Więc położymy tutaj kija. Zmiana. Teraz na taką miedzianą z czarnym akcentem, z kropkami. Tak mówię, trzeba różnych przynęt próbować. Zobaczymy teraz na to. Zobaczcie, wtorek, ile samochodów wędkarzy
z jednej, z drugiej strony. Jest głębia, ale jak już jesteśmy tutaj, głębia jest i ślisko, tak żeby się nie zaplątać w jakieś korzenie, bo tu jest głębia, drodzy Państwo, i ślisko, ślisko, spad jest taki, glina i korzenie. Więc nie ma co tamto. Obskoczymy jeszcze z tej strony drugiej kilka razy. Dobra, wychodzimy. Idziemy dalej. Trochę tu. Thank you.
trochę tutaj teraz. Założyłem mikrofon zewnętrzny, dlatego że wieje, tak aby nie szczelało, nie gwizdało. I zobaczymy tutaj co i jak. Nie ma jak wejść, powalone drzewo. Idziemy dalej. Zobaczymy jakieś fajniejsze dojście do wody. Bo tu kiedyś było fajnie, ale teraz drzewo powaliło i nie ma jak dojść, więc idziemy dalej. Zobaczymy tu, jakie jest dojście. Mamy w miarę, tylko może być płytko. Zobaczymy. Płytko jest, ale zobaczymy. Kilka razy rzucimy. Woda tu jest czystsza trochę. Jest płytko, idziemy dalej. Po drugim brzegiem jest głębiej, ale woda czysta, przejrzysta. Dobrze, idziemy dalej. Pójdziemy tędy brzegiem. Co to żaba była chyba? Zobaczymy tutaj. Co jest grane? Płytko tutaj jest. Ładnie, ale widać, że płytko. Dobra, nie będę zmieniał innych przynęt tutaj. Warto by poprzemieniać inne przynęty, inne kolory, ale nie mam na to czasu, bo jeszcze muszę kawałek rzeki przejść i drugą stronę zbiornika, więc zawijamy się dalej i zobaczymy co i jak. Ale pójdziemy dalej. Zobaczcie, jaki mam leciutki, idealny zestaw. Kowrotek, wędzisko, idealnie dopasowane do dzisiejszego wędkowania, czyli Shimano i kijek od Savage Gill. Idealnie wyważone, lekka konstrukcja, jest baja.
mamy pierwszego okonka. Zobaczcie, nieduży, ale jest.